Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Pokémon X. Jeśli oczywiście ci się podobał ostatni odcinek i zostawiłeś tę łapkę, a chcesz zostawić też tu, to śmiało. Ja się na pewno nie obrażę, a na pewno mnie to zmotywuje. Ale okej, wracając do gry. Dostaliśmy naszą pierwszą odznakę, a także rolki w ostatnim odcinku. Mamy tu Route 22, droga numer 22, ale też tutaj jest chyba droga numer 4. Teraz tak się zastanawiam, tu chyba. Czy mogę tam w ogóle wejść? Ekspszar, o proszę, mamy już ten przedmiot. Ekstra. Oczywiście, jeśli pisaliście w komentarzach, jak to zdobyć, to dziękuję serdecznie. Ja tutaj te odcinki nagrywałem jeden po drugim, tak więc dlatego jestem taki zdziwiony, że tutaj dostaliśmy tego ekspszara. Ale okej, dobra, w sumie można. Jak to w ogóle działa? Czy to zakładamy wszystkim Pokémonom, czy. Czekajcie, ekspszara. Aha, jest chyba włączone, tak? Turnik on the special device will allow all Pokémon on your team to receive X point from battles. W tej chwili off, tak? I teraz on. Okej, jest włączone. Zobaczymy. Zobaczymy tutaj, zaraz wejdziemy sobie w jakieś haszcze. Czy tutaj, kurczę, też raczej chyba Pokémony w tym się nie chowają, co? Tak mi się zdaje. Takie małe labirynty. Weźmiemy sobie tylko tego Pokebola. Super Potion. Dobra. A jednak kurczę, są tutaj Pokemony. Dobra. O proszę, Kobe. Ale ja muszę jakiegoś konkretnego Pokemona wodnego znaleźć i trawię z tego. Flame Charge. Podoba mi się ten atak. Zobaczcie, jak on wygląda ekstra. Dobra, zaraz zobaczymy, jak tu z Expem wygląda. Fennekin 48. The rest of your. A tak, rzeczywiście, dostali. Reszta Pokémonów dostała tam, pisało ileś Expa. Nie wiem, czy tyle samo, ale dostali. I Weedle na trzeci level wskoczył. Great Ball. Ekstra. Lepsza wersja Pokébola. Chyba. Dobra, tu chyba już nic nie ma. Przejdę jeszcze z tej strony. O, tu jest. Tu jest jakiś. Trochę na tych rolkach dziwnie się skręca. Repel. Czekajcie, repel. Czy to nie jest czasem to, że jak weźmiemy, to żaden Pokémon nie będzie nas atakował? Oczywiście z mniejszym expem, z mniejszym levelem. Czekajcie. Jeszcze raz. Zaraz zobaczymy. Repel tu jest. A no właśnie. Pokémona na niskim levelu będą po prostu trzymały się z daleka od nas, nie będą nas tutaj męczyć, ale ja tego nie będę brał. Na razie, a na pewno później będziemy to używać w jakichś jaskiniach czy coś, jak będziemy, nie będzie się chciało po prostu walczyć z tyloma przeciwnikami. Dawaj, dawaj, walka, jest. Okej, kogo ty masz? Corphish. Okej, 10 level, na pewno masz przewagę nade mną. Na pewno on jest wodny, ale i tak użyję tego ataku, bo jest elegancki. O kurczę, strasznie mało. Tylko dobre jest to, że dodatkowo jeszcze nam. Dodatkowo nam jeszcze podnosi speeda. Scratch, może to lepiej zadziała, co? No lepiej, lepiej. Wow, ależ te ataki kurcze zajebiście wyglądają. Naprawdę podoba mi się to. Animację tutaj poprawili. Jeszcze raz, jeszcze raz. No i mówię właśnie, przydałby się do tej walki na pewno jakiś
Jakiś Pokémon roślinny, trawiasty, roślinny. Sand Attack, PJ. Weedle, czwarty level, dostają, kurczę, Pikachu czwarty. Ale ekstra, bo powiem tak, te odcinki jeszcze pierwsze będą, wiecie, właśnie tak wyglądały, że będę walczył jednym Pokémonem, sorki. Ale poza nagrywaniem sobie będę tu expił, bo i tak nie będę mógł nowego save'a robić, bo jak wiecie, można mieć tylko jednego, a nie chcę po prostu kasować tego, bez sensu to by było. I będę sobie expił, będę sobie dużo expił na pewno, te Pokémony będą dosyć silne. I będziemy oczywiście używać innych, na razie mówię, tylko tego jednego chcę. No i wpadłem, ale dobra, czekajcie. Może się trafi coś ciekawego. Ledyba, no kurczę, znowu robak. Mam dosyć na razie robaków. Fight, Flame Charge. No i padłeś. Pikachu piąty. No na razie oni będą tak co już dostawać levele, bo naprawdę są słabi. Więc tam dużo im nie trzeba, aby ten level osiągnąć. Dobra, czekajcie, tu chyba... Tak, z tym walczyłem. A czy tutaj nie ma jak... Nie, tutaj byłem. Nie było żadnego chyba trenera. Nie ma. Tu nie zejdę. Tędy sobie zejdziemy. Okej. Okay. Kolejna trenerka. Tym razem na rolkach. Podobna do tamtej, co nam dała. Zresztą... tak samo wygląda. Okej. Okay. Fletchling. Fire Charge. Flame Charge, tak? Fire Charge. Flame chyba tam pisało. Już kurczę nie pamiętam. Dopiero co dostałem ten atak, a już zapomniałem jak się... Flame Charge, dobrze. Okej. Okay. Oczywiście jak tutaj wymaksujemy jednego Pokémona, to pewnie tak jak było w poprzednich częściach, że wystarczył jeden, żeby pokonać całą elitę, tą Elite Four. Exprzar. PJ 6 level już, proszę. Weedle 5. Ktoś jeszcze? Chyba nie. O kurcze, Fennekin ewoluuje. W co? A no tak, bo już 16, czekajcie, 16 level, tak, one na 16 levelu chyba ewoluują. W co? O kurcze, ale lisica. Braixen. No, czy ja mam żeńskiego Pokémona, czy on tak po prostu wygląda? Nie mam pojęcia. Chodź tu, chodź. No, o jest, właśnie. Zaraz zobaczymy. Który ma level ten PJ? Ale na pewno teraz już te ataki będą o wiele mocniejsze. Czy ona trzyma w ręku patyka? Ej, nie to wziąłem. Nie, ona ma patyka w tym, w ogonie, tak? O co tu chodzi? Szczerze powiedziawszy, te nowe Pokémony... Nie mam pojęcia w ogóle większość jak wygląda. Większość pewnie poznam w ogóle w tej grze. Pierwszy raz będę widział je. Okej, Pikachu level 6 dopiero, o Boże. Tak więc one w ogóle nie mają szansy w walkach tutaj. Nie ma nawet sensu ich wystawiać. Czy tutaj coś pisze? Pearl Fontaine. Dobra, jakaś fontanna, ale to mnie na razie nie interesuje. Tu jest kolejny trener. Jest ich trochę. Dobra, idziemy do niego, nie? Wszyscy. Jak leci? Nie będę mijał żadnego. Burmi.
Okej. Tutaj widzę, że też są. Zaraz wejdę chyba na jakąś inną drogę. Spróbuję tam wyhaczyć, może coś znajdę. Jakiegoś lepszego Pokemona. Znaczy lepszego, wiecie, trawiastego. O. Nie robaka. PJ level 8, no proszę. Nie. Cholera, będę musiał podleczyć Bryxena. Dobra. No, tym razem nikt nie dostał chyba. Keep battling. Jeszcze chyba jeden, tak? Czy ten Burmi, to, że zmienia kolory, to znaczy, że jest rodzaj żeński i męski, czy po prostu on ma różne kolory, bo nawet nie wiem. Pikachu. Play nice. Nowy atak. 560 kasy. No trochę już chyba się uzbierało. Dobra, wiecie co, podleczymy sobie. Podleczymy sobie, gdzie to jest? Bug. Tutaj. Dobra, jest. Jest dobrze, jest dobrze. Ok, przejdziemy sobie najpierw w tą stronę. Zobaczmy, czy coś ciekawego trafi. No może się trafi, jak nie, to będę uciekał po prostu tutaj z tego. O, czy to nie jest czasem jakiś roślinny? Flabeb. Nie wiem. 7 level, Ember. Kurczę, nie spali go? Spali go na bank. Scratch. O, ekstra. Vine Whip, tak, to jest kurczę trawiasty Pokémon. Okej, może być, jak na początek może być. Bug, złapiemy cię. Pokeball, idź. Tylko nie spieprz. Ekstra, mamy go. Flabeb was caught. Dobra, na razie oczywiście niech będzie tam w drużynie. Musimy trochę level jej po prostu podnieść. No. O kurczę, Weedle ewoluuje. Szybko, ale to chyba tak było zawsze. Kakuna. Kakuna Matata i później Beedrill, tak? Beedrill. Ekstra. I tak później go wywalę z drużyny. Jak będę miał lepsze. Harden, o Jezu, ten Harden. Tak samo Metapod chyba ma. I fajnie, no kurczę, ekstra, mamy... Czekajcie, czy ja z nią walczyłem? Nie chyba. No właśnie, z nią, z nim. No chyba on. Magikarp, nie wierzę. I tutaj by się na pewno przydał ten trawiasty. Tylko, że on, kurczę, mówię, jest trochę tam na takiej straconej pozycji, bo dosyć ładnie oberwał, jest na hita, więc nie będę go nawet wystawiał. Mógłbym go podleczyć, ale mi się nie chce, tak szczerze powiedziawszy. Wolę go trochę podszkolić. Chociaż Magikarp chyba nic nie robi, nie? Z tego co wiem. On tylko, kurczę, pluska się w miejscu. Magikarp. Okej, dobrze. Tu jest jeszcze, czekajcie, Pokeball. Znaczy item. Znaczy Pokeball. No, weź go. Co jest? No, wkurza mnie trochę to. Poison Barb. Dobra. Obczajmy, czekajcie, tutaj. Najpierw tą drogę. Tu jest jeszcze. Muszę ciebie tutaj też do walki zapędzić.
Corfish, znowu. Okej, okay, 10 level, ale teraz oczywiście jesteśmy już mocniejsi, o wiele mocniejsi. Chociaż ja mu i tak niewiele robię. Czy kurczę ten Flame Charge nie zabrałby mu więcej od tego Scratcha? No chyba zabrał więcej. Chociaż jest mało efektowny, ale efektywny. Ale to co? No i dobra, jest. I mamy level 17. Ekstra. Nie wiem, drugi właśnie lider sali, jakie ma Pokémony, bo bym się przygotował wtedy, ale może sobie, wiecie co, później zobaczę na YouTubie. Czy tam jakieś solucji. I po prostu sobie już przygotuję te Pokémony. No, wyjdź stąd. Okej, okay, czyli tak, tu mam obczajone, czy ty... O właśnie, dobra. Tak myślałem, że jesteś też trenerem. I dobrze, dobrze. Pichu. Fakt. 9 ataków zostało tylko, ale nie szkodzi, bo niedługo chyba powinniśmy dotrzeć do miasta. Luminous City chyba. Które chyba wzorowane jest nawet na Paryżu. Zresztą cały ten region jest wzorowany na Francji, z tego co tam czytałem. Switch. A w sumie Pikachu, może byśmy wzięli, zobaczyli co? No weźmiemy, najwyżej przegra, nie? No to tam nie ma... Nie musi wygrać. Pikachu, kurczy. Thunder Shock. Oż ty. No to na pewno dużo mnie zrobi. A co tu masz jeszcze? Play Nice, co to jest w ogóle za atak? Czy to jest czasem to samo, co on zrobił? Bo nawet nie przeczytałem. Tak, to jest to samo. Atak... Aj, nie ma sensu chyba się nim tutaj tuc, bo to będzie wieki trwało. Dawaj mi Break Sena. Mówię, najpierw trzeba je podszkolić, bo tak to... Będzie wiecznie ta walka trwała. To ci i tak nie pomoże, kolego. Flame Charge. Ten speed, co się nam podnosi, naprawdę jest ekstra. Fajnie, elegancko, zajebiście. Podleczył sobie. Ale nic. O kurde, no nie gadaj, że mi paraliż. No tak, sparaliżował mnie, cholera. Ale to nic. Pika, pika. Zaraz zobaczę, czy nie mam czegoś na paraliż. Wydawało mi się, że mam jakiś przedmiot. PJ 10 level już. Kakuna 8. 8 Flabeb. Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy, bo będzie cały czas tutaj mi teraz podczas walki z... O jest, Paralyze Heal chyba, use. Tak jest, dobra, 17. Widać level. Super poto, no nie będę brał na tamtego, bo szkoda mi. Okej. Czyli tą stronę mam obczajoną tutaj z trenerów. Ale tutaj jeszcze byli. O właśnie, jest klientka. Czy dzieciak. Jakieś małe dziecko. Budew? Myślałem, że to jest kurczę Bidow po przemianie. Bidów. Budew. A to jest jakiś roślinny. A dla nas lepiej, bo my nad roślinnymi też mamy
przewagę. Wydawało mi się, że te Pokémony Black i White były o wiele cięższe niż te. Dobra, tutaj chyba wszystko. Tam jeszcze jest trener i przy okazji item jakiś. No. Ogrodnik. Znowu ten. Kurczę, on zawsze ma te korpfiszy, tak? Korpfisz, no. Flame Charge. Weźmiemy, no kurczę. Przynajmniej speeda mi podniesie. Bubbles. No, jeszcze raz. Okej. Jest PJ-11. I coś chyba się nauczył. A nie, nie nauczył się, sorki. Netball. Czy netball nie jest czasem do łapania właśnie tych Pokemonów robaków? Dobry przeciwko właśnie Pokemonom robakom. Nie jestem do końca pewny, więc możecie pisać oczywiście wszystkie wskazówki, które będziecie w komentarzach mi tam pisać. Na pewno się przydadzą. Mam Flabeb. Profesor Sycamore Quest. My name is Sina. Myślałem, że będę walczył tutaj z nimi. A może będę, zobaczymy. Okej, dobra. No to prowadźcie do tego laboratorium. Aha, poszli. Nie, to zrobimy inaczej. W tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Oczywiście, jak się wam podobał, dajcie łapkę w górę. W górę. A jak nie, no to w dół. Ale okej. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek z Pokemonów. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.